Pasuję cię na uczennicę. Pasuję cię na ucznia. Pasuję cię na uczennicę. Pasuję cię na ucznia. Pasuję cię na ucznia. Pasuję cię na uczennicę. Pasuję cię na ucznia. Pasuję cię na uczennicę. Cieszycie się, że jest zimno, fajnie? Tak! Ta. A podobają wam się dyplomy? Tak! Dobrze. A wszystkie znaczki się wam podobają? Tak! Trochę! Wszystko wam się podoba, tak? No! No? Super! Super. No dalej. Super. 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 Wy to macie talent, serio. Jak masz fajnie? Martyna. A czy powiesz nam swój wierszyk? Nie. Czemu? Powiedz. Dobra. Podoba... Podoba ci się dyplom? Tak. To super. A podobało, a wszystko się wam podobało przy ślubowaniu? Super było, nie? Chcesz? Dalej, pokaż. No. Super, pięknie. Piąteczka. Jak masz na imię? Emila Gramowska. Podoba ci się dyplom? Tak. To super. Maciek Hirsz. Piotr Ksymski. Podobają się wam dyplomy? Tak. Nie. Czy jest pan dumny ze... Nie chcę. Przepraszam, czy jest pani dumna ze swojego dziecka? Tak, bardzo. Dzień dobry. Podobało się państwu przedstawienie? Bardzo się podobało. Super. Podobało się panu przedstawienie? Bardzo. No dobrze. Dzień dobry, podobało się państwu przedstawienie? Co ładne. Super, wspaniale. Cudowne. A dumni państwo ze swoich dzieci są? Oczywiście. Tak, bardzo. Bardzo jestem dumny z mojej córki. No dobrze. Dzień dobry. Jest państwo... Podobało się państwu przedstawienie? Tak, bardzo nam się bardzo podobało. Bardzo nam się podobało, jesteśmy bardzo zadowoleni. No, to dobrze. A wy skąd jesteście? My... Jesteś... SKTV. No, z SKTV. Nie widać? To jest szkolne radio, tak? Telewizja. Tak, telewizja. To można zobaczyć na YouTubie lub na stronie internetowej szkoły. No to dobrze. Dziękujemy bardzo. I jeszcze... No, i jeszcze jest jeden filmik już wstawiony z życzeniami dla nauczycieli. Dobrze, sprawdzimy. A i bicie rekordu. Jak to było, to powiedzcie. Jakiego rodzaju? Że resuscytacja. Wykonywaliśmy resuscytację. Na sali gimnastycznej, tak? Tak, tutaj, na żadnej małej. Pacjent przeżył? Przeżył. Dzieci występowały ślicznie. Rodzice są z nich bardzo dumni. Wszystko poszło dobrze. Siostro, a siostrze się podobał występ? Bardzo mi się podobał. Dzieci są wspaniałe. Tutaj były też moich 5 klas i cieszą się bardzo. I teraz tylko co? Tylko dużo zależy od nich, a wy jako starsi uczniowie musicie im, proszę do kamery, musicie im pomagać. Bo oni są w pierwszej klasie. Dobrze. I musicie być dla nich wzorem. Mhm. Bo one patrzą na starsze dzieci i starsze dzieci mają im pomagać i im być przykładem i wzorem. Dziękuję za wywiad. Czy podobało się pani przedstawienie? No tak, bardzo. A czy jest pani dumna ze swojego dziecka? Dziękuję. Czy dużo pracy kosztowało to przedstawienie? No tak, na pewno. Dzieci bardzo się starały i bardzo dużo... ćwiczyły i długo pracowały, żeby się... Czyli, że jest pani dumna z dzieci.
Pewnie, że tak. Bardzo dumna jestem ze swoich uczniów. Dziękuję. I gratuluję im. Dzięki. A podobało się to przedstawienie pani? No pewnie. Dzieci spisały się na medal. No. My też tak. Bardzo się cieszę. Czy jest pani dumna z dzieci? Bardzo. Z moich robaczków zawsze jestem dumna. Bardzo, bardzo. Czyli podobało się pani przedstawienie? No jak? No bardzo mi się podobało. Przepięknie wyszło. Kto tu występował? Twój brat czy siostra? Mama. Ślicznie. Kto występował tu? Twój brat czy siostra? Mój brat. To dobrze. Brat. Słuchajcie, słuchajcie. Czy cieszycie się, że już jesteście uczniami i uczennicami? Co roku już było wspaniale i mam nadzieję, że te dzieci, które dzisiaj brały udział. Dobry, podobało się panu przedstawienie? Oczywiście, bardzo pięknie przygotowane, świetnie sfilmowane przy okazji dzięki naszej szkolnej Esce. Uważam, że naprawdę, naprawdę przygotowane wspaniale. Rodzice i nauczyciele spisali się wspaniale, a już same dzieci, no to przeszły same siebie i wszyscy to chyba widzieli i mogli podziwiać. Gratuluję. Cześć. Kto tutaj występował? Twoja siostra czy brat? Brat. Aha, a podobało ci się przedstawienie? Powiedz. Odpowiedz ładnie. Tak. No to super. Pięknie, prawda? Panu też się piękne. Bardzo ładna organizacja. Dzień dobry, podobało się pani przedstawienie? Bardzo mi się podobało. A dzieci ładnie zrobiły to wszystko, tak? Ładnie mówiły. Myślę, że wypadło wszystko bardzo dobrze. Dzieci się bardzo długo przygotowywały, ale myślę, że efekt był zadowalający dla wszystkich. No dobrze. Cześć, jak masz na imię? Jola. To dobrze. Saj, gdzie się nauczyłaś tak dobrze? No wiesz, co robisz? Jak się tego nauczyłaś? Nauczyłam się w szkole baletowo-akrobatycznej i no, na Szczałkowskiego, no i tak właśnie. A w jakim mieście? Nie pamiętam. Ale nie tutaj w Kostrzynie. Nie tutaj w Kostrzynie? Nie. Aha, no to. No, gratulujemy ci. Pięknie.